Was, tutaj Gorcek, a to jest Siekiera Motyka, zagrajmy w Minecraft. Sorki, trochę mam chrypę. W tym odcinku ogólnie pokażę wam, co porobiłem przez ten czas, w którym mnie nie było. Oraz pokażę wam coś jeszcze. Dobra, to coś, co tu mam, to jest tak zwany Lighting Wand. Robi się to z tego i z tego chyba, jakoś tak. Ja sobie tu podkładam rzeczy, które mi są tutaj potrzebne. Czyli ogólnie już wszystko. Ojku, naprawdę sorry, ale sporo tu tego. I dzisiaj zbudujemy sobie wieżę. Taką jedną, na którą miałem chrapkę. Tylko gdzie jest mój... Gdzie jest mój kamień? Chodzi mi o ten kamień taki... Cegły kamienne. Chyba, że tu? O Boże. Tak, tu jest... Tu są... O, tak. Mam dwa staki tego. Wieża, co tam? A właśnie, powgrywałem mody. Jak już pewnie widzicie, tutaj mam to wszystko do ulepszania. Sporo się tej energii już tutaj nagromadziło. Jeszcze tutaj trochę jest jej... Ała, sorry. Tu jest jej trochę... Tu mam różne rzeczy, które z tego powstały. No i ogólnie jest fajnie. Wow, myślałem, że coś słyszałem. Mam mod Timber, dlatego mam tyle drzewa w ekwipunku, bo ostatnio ogólnie karczowałem las. Zobaczmy, ile tam jeszcze do końca. O, już się robi noc. Czekajcie, spróbujemy poszukać czegoś takiego latającego. O właśnie, popatrzcie. Tak działa, że strzela piorunami. Piorunami ma troszeczkę małe damage, ale za to jest duża szybkość, więc ta szybkość tylko nadrabia z tym. Tak, dół tego, tej wieży, tak, tu będzie do niej wejście oczywiście, i dół tej wieży wykonamy z kamiennych cegieł, a później resztę no to już z desek albo z drewna, zależy jak będzie wyglądało, co będzie wyglądało lepiej. To z tego zrobimy. Tak, jak zwykle na kształcie koła. Na planie koła znaczy się. No i z tej wieży nie wiem co jeszcze. Może będzie tam alchemia albo ulepszanie, jak już znajdę sobie. O, ten tego, jak to się zwie. Stolik do ulepszania. A, łatę. Wydaje mi się, czy krzywo to jest. Tutaj tego nie powinno być. Okej. Tam nic nie ma. Tu się coś kiedyś chyba stało. Szukam ogólnie czegoś takiego jak... Ogólnie to szukam pewnego drzewa. O. Tak może powiem. To my się może pójdziemy przespać na razie. Nawet na Optifine dość FPS-y chodzą. Nie ma lagów nawet. Fuck. Coś słyszałem, ale dobra, nieważne. No way. Chyba mi się to nie zespawniło w ogrodzie. Już popatrzymy. Tu jak widzicie, wszystko pięknie rośnie. Zboże, melony. Ziarna. Wow, zeszło 34 ponad. No, sporo bierze. Jednak to koło. Fajnie, zamknąłem sobie drzwi. A, dobra, ostatnio zespełniło mi się to tutaj. Ale jeszcze wam nie powiem, o co mi chodzi. To ma być dla was niespodzianką. Ach, nie dosięgnę go stąd. Tego też nie dosięgnę. To
Tam ogólnie porozświetlałem wszędzie, bo mi się tam pełno wszystkiego spawniło. Znalazłem jeszcze trochę diamentów między odcinkami, zrobiłem sobie diamentowy mieczyk. I znowu nie wiem, ile nagrywam. Czekajcie, zobaczę sobie na Audacity. Okej, nie jest dużo na razie. Zastanawiam się, czy nie zacząć wgrywać jak gram w LOLa czasem. Ale no nie wiem. Taka dość sympatyczna to jest gierka, ale nie wiem, jak sądzicie, no to. Piszcie, znaczy się, co o tym sądzicie ogólnie. Tam pająki się topią. Dobra, my idziemy spać. I w razie czego użyjemy naszego diamentowego miecza, żeby pozbyć się nieproszonych gości. Okej, i szukamy teraz tego czegoś. Jeszcze wam nie powiedziałem, co to jest. Zabijemy pająka. Zabity. Dobra, leży. Pająk. Łata. No to ty. Dobra, na ciebie już nie mam czasu. Jest. Fuck, chyba nie to. Ale dobra, no może będzie tam to drzewo. A, zdradziłem się. Szukam pewnego drzewa. Trzeba sobie przegryźć co nieco. Arbuza. Ostatnio gryzę normalnie same arbuzy w Minecrafcie. Kurczę, nie wiem, czy nie mam za daleko mikrofonu od ust, ale dobra, chyba powinno być dobrze. Timbermod. Fru. Okej, nie to drzewo, nie to drzewo. A, bo ja mam na easy, a ja chcę na normal. Kurde, ja właśnie nie wiem, czy to się na easy spawni. Ale jak się zombie spawnią na easy? Aha, właśnie, jeszcze jedno pytanie do was. Jak myślicie, czy na, jak wejdzie wersja 1.2, to czy robić ogólnie nowy sezon, czy dalej nagrywać na tym sezonie tylko nową mapę? I czy w ogóle znaczy update'ować Minecrafta do wersji 1.2? No właśnie, wiem, że tam będą. O, ogórek. Chodź tu, Mendo. Aha, ja mam się. Znaczy do tatusia. Spieprzaj. Fu. Dobra, i. O czym ja to mówiłem? Aha. Czy update'ować ogólnie wersję Minecrafta na 1.2? Wiem, że tam dochodzi dżungla czy coś takiego, bo ostatnio coś tam kiedyś grałem z kimś na tym 1.2. Ładnie wygląda mgła na Optifine. No i właśnie byłem w tej dżungli całej. Niestety grałem na wersji 1.2W03A i tam jeszcze nie było ocelotów. Nie ma tego, co chciałem. Chyba, że. Kurczę, ciężko jest rozpoznać to drzewo czasem. Ale nie, to jest chyba normalne. Ale chodźmy zobaczyć. Tak, wiem, już ponad 8 minut, a ja dalej łażę po mapie. Nie robię z tamtą wieżą, ale po prostu jestem. Chcę wam pokazać, o co mi chodzi, ale to jest chyba normalne drzewo. Jeszcze zobaczę stąd. Tak, to jest normalne drzewo. Czyli pewnie to się spełni dopiero na normalu. Ogólnie mam wgrane mody najnowszego Towncrafta, Inventory Tweaks. Co jeszcze? Optifine. Dead Chest chyba. Jeśli się nie mylę. Mokry Cheers nie mam, bo crashowało mi Minecrafta, nie wiem czemu. Być może jest niekompatybilne z modem Timber. Ale no ja nie wiem ogólnie od czego się to może brać. Dobra, czyli to drzewo się nie zespawniło.
To my sobie na razie pobudujemy tą wieżę, którą ja to tam wymyślałem. Tylko kurczę, już zapomniałem, jak ja to chciałem zrobić, bo projekt już powstał ponad 2-3 tygodnie temu. Projekt wieży już powstał strasznie dawno, ale ja nie robiłem nic z tym, bo. A ogólnie to rozszerzyłem sobie tutaj pomost. Tak, czekam, aż mi tutaj zarośnie go trawa, będzie ładnie wyglądał. A tutaj ta wysepka już, jak widzę, obrosła trawą całkiem. I jeszcze teraz sobie trzeba przygotować co nieco. Tutaj na tej wyspie hoduję sobie. Znaczy, no, tutaj sobie hoduję w tym moim ogródku różne rzeczy. Od arbuzów po jakieś kalafiory czy coś. No i ogólnie tyle. A coś jeszcze chciałem mówić. No, zapomniałem. Dobra, nieważne, jak przypomnę, to, przypomnę sobie, to wam powiem. Właśnie, intro. Intro mi trochę ucięło końcówkę, ale myślę, że powinno być dobre. Zastanawiam się, co wam jeszcze miałem powiedzieć właśnie. To było coś istotnego, ale całkiem to się jakoś nie zapamiętało. Czekajcie, żebym. No nie wiem, nie przypomnę sobie chyba dzisiaj. Czekajcie, już są poziomy. Raz, dwa, trzy, cztery poziomy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery poziomy. O, jeszcze około. A bo czekajcie, tu zrobimy z drewna jasnego. O, kładzie się drewno. A później się zrobi kiedyś tam z drewna ciemnego, znaczy, no, późniejszą warstwę się zrobi z drewna ciemnego, a tą się zrobi tak. Te dwie warstwy się zrobi z drewna jasnego. Okej. To będzie taka ala strażnica, może. Ogólnie to zastanawiałem się, czy nie wybudować sobie tu jakiegoś takiego drewnianego muru tutaj dookoła mojego tego, ale. No nie wiem. Naprawdę nie wiem, jakby to miało wyglądać. Chociaż w jakimś sposobie byłoby to zrealizowanie tego zamku, który był tam w poprzednim konkursie użytkownika pindiu.pl. Także nie jestem pewny, ale on tam miał z kobla, no ale ja bym zrobił z tego i podejrzewam, że też by ładnie wyglądało. Kurde. Brakło mi drewna. To nic, ja sobie tutaj chytnę. Polecę szybko. O, kurde. Dlaczego ja tego wcześniej nie widziałem? O, i tam też jest. A, czy jednak się zespawnowało? Widzicie? To drzewo żyje. O, i patrzcie. Uwaga! I wyrzuca z siebie tak jakby owoce, które są tak jakby silverfishami. Mi te owoce z tych owocków są potrzebne w miarę. Tak średnio na jeża. Mi są one potrzebne. Staram się regularnie szukać tych drzew, bo z nich można też robić różne ciekawe rzeczy. Okej.
Bijemy, bijemy, bijemy drzewo, bijemy drzewo, bijemy drzewo, a drzewo bije nas. Nie wiem, czy zrozumieliście, ale bijemy drzewo, a drzewo bije nas. Okej. Okay. No. Padać gnioty. Dobra, ciśniemy drzewo, ciśniemy. Ała. Fuck, no cztery chyba was pogięło. Fuck you. Bitches. Ubić drzewo, ubić drzewo. A fucking. Fuck! Co mnie bije? Znaczy, no wiem co mnie bije, ale nie wiedziałem z której strony. Uwaga! Yes! Epic shit battle. Okej. Okay. Prawie noc się zbliża. Owieczka, jak widzicie, w pełnej krasie. Bałwany wybiłem. Bo było tutaj dość nieciekawie w nocy, jak creeper wybuchł. Ja sobie idę, patrzę się, a tu sobie normalnie śnieżki latają. Za chwilę słyszę jebud. I za chwilę widzę wyrwa w ziemi jak. Dosłownie to chyba było gdzieś tutaj i ze dwa razy się to powtórzyło. I dlatego zrezygnowałem jednak z tych bałwanów. O fuck, to jest to! Fucking bitchin. Chodź tu. Muszę cię ubić. Czekajcie, ubijemy tamto. Jest! Zdechło. Fuck, tylko że pewnie za chwilę będzie mnie to drugie atakowało, bo w nocy to się agresywne robi. Z tego co wiem, to w nocy się te kryształki robią agresywne. Jak cię zaatakują, no to nie jest miło jednak. Okej. Wymienię sobie drewno. Jakoś słabo z tym. O, mam już 11 tych. Nie, 7. Gdzie ja widziałem 11? Dobra. Poziomów tego tyle. Ja w następnym odcinku pewnie się będę musiał pewnie będę tą wieżę kończył. Bo szczerze to nie pamiętam już tego całego planu. O tak, planu. Sorry, trochę coś mi tam. O, super. To się tak też ścina. Bardzo przydatne. O fuck! No! Kurde! Ale sfailiłem. Ja wale. What the hell? Trzeba naprawić tego moda. Halo? Twórco modu, trzeba go naprawić. O kurna, tyle pracy zeszło. Poszło się. No właśnie. Poszło się pier... niczyć. Wiecie co miałem na myśli. Fuck you. Fucking bitch. O, w dupę. Ale to jest głupie. Skąd nie miałem wiedzieć, że... Twórca modu zrobił tak, że się to zbiera tak i wszystko w ogóle i... No dobra, nieważne. Luknijmy sobie jeszcze tutaj na moją zagrodę mini. Trochę mi zeszło życia. Co my tu mamy? Nasiona musztardy? O, spoko. Mało ten pożywny jest ten arbus. Mogę to zjeść? Nie mogę. Pewnie z tego się robi musztardę, nie, nie. Kapusta? What the hell? Tak. Oh, wow, what the f... Kurde! Spieszaj. Ciuć ci w mordę.
Oczywiście przydatny wynalazek. Jak się nie chcecie bawić ze szkieletami. Co za pedał. Chciałem zobaczyć, co to jest, to takie, co mi tu wyrosło. Cyk. What? Tego się nawet jeść nie da. Turnip? Co to jest turnip? Nie wiem, co to jest turnip, szczerze mówiąc. Krzaczyk. Coś mi mówi, że to jeszcze nie jest wyrośnięty do końca. Oguras. Tak. Szkoda mi tego, że tyle pracy poszło się pierdzielić. Idziemy się kimnąć. I jeszcze miałem wam pokazać jedną rzecz. Jak pozyskuję od dziś kobla? What? Że niby gdzie? Oczywiście. Pierniczyć was chyba. W żopę pchany szkielet. Spadaj. Nie będę z tobą, debilu, rozmawiał. Mam nadzieję, że to tylko o niego chodziło, bo myśl... Are you fucking kidding me? No dobra, nieważne. No, mogę spać. Tyle dobrze. I muszę wam jeszcze pokazać jedną rzecz. A mianowicie, to mi będzie potrzebne. Cyk. Gdzie ja... A, już mam. Alumentum mam. To mi będzie potrzebne, to mi będzie potrzebne. Drzewo sobie na chwilę tutaj wrzucę, to też sobie tu wrzucę. To też ogólnie już mam 9, o spoko. I potrzebne mi jest troszeczkę desek. Dokładnie chyba tyle mi wystarczy. Tak. I tak się robi infusion mold. Tak się to chyba mówi. Czyli ten węgiel stąd spada. Szczerze to mogłem to wymienić, ale to teraz to zrobię, jak nie zrobiłem tego wcześniej. Tak, i robi się coś takiego. To zużywa całą energię skompletowaną w tym. Znaczy, używa do tego tą energię skompletowaną w tych wszystkich. No. W raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, znaczy 17 pojemnikach. I za chwilę wam pokażę, do czego jest mi to potrzebne. To i nadto to, tak? No dokładnie. Widzicie tu takie różne dziwne połączenia muszą być pomiędzy tymi rurami, żeby do wszystkich rur dochodziło. Tu jeszcze się trochę jest tego unstable. Teraz robimy tak. I powinno być stable. Czy jakoś tak. Stabilized. Pewnie za mało ma już mocy to. Jestem ciekaw, czy... Nie. Nie. Dobra, zostawimy sobie to tutaj. I teraz bierzemy to. I już wam pokażę, do czego jest mi to potrzebne. Jest mi to dokładnie potrzebne do tego,
Żeby. Jak pamiętacie, tu nic nie było, tu w tym miejscu, to jest ta taka dziura, nie? No, już słyszę zombie. Tam nic nie ma. No i właśnie. To jest podłączone do redstone'a. Tu wkładamy to. Naciskamy dźwignię. I robi się coś takiego. Jak widzicie, wyrzuca to z tyłu wszystko, co zabierze stąd. Wyrywa klocki, które stąd bierze. I ustawia je tutaj. Ostatnio mi się przez to gra ścięła, ale no spoko. Dirt, cobble, dirt, cobble, dirt, cobble, gravel, cobble. Będę tu musiał za niedługo zrobić nową skrzynię, widzę. Co bym tu jeszcze mógł zostawić? No i ogólnie to robi to taką dziurę. Dopóki się jej to nie skończy, no to będzie robić tą dziurę, pogłębiać ją. I zbierać dla mnie kobla i dirta. Bardzo ciekawy wynalazek, nie trzeba się już męczyć z kopaniem kobla. Kobla tego oczywiście ja później przetapiam. O, już 26 minut. To za chwilę skończymy, tylko się to skończy zrobić. Oczywiście tutaj woda się wylała. Cóż by nie. No i wybiera sobie to te wszystkie dirta. Widzicie, te klocki tak latają tutaj. Przylatują tutaj do tego. Ja to może wyciągnę. Potrzeba się już będzie powoli zbierać. I jak to się tutaj skończy, no to tu się skończy robić. Widzicie, ładnie się tu taka grota robi. Może tu kiedyś coś zrobię, wytworzę jakieś, nie wiem. Właśnie, muszę jeszcze sobie zrobić kiedyś Monster Grindera. No i będzie dobrze. Ogólnie to bym chciał sobie tu załatać tą dziurę z wodą. Szałas z drabinkami. Fru. Tam słyszę, jakieś zombie są chyba. Tak. I nie tylko. Zombie kostki. Cuda na patyku. Fucking bitchin. Oh fuck. A mnie zaatakował skubany. Okej. Ogólnie to w tym odcinku ładnie było, z FPS-ami, ze wszystkim. Nie wiem, dźwięku to szczerze jak nagrywam, to nie słyszę, czy jest to buczenie, czy nie ma tego buczenia takiego, wiecie. No. Także ogólnie to zrobiła się tu taka dziura, tak jakby przejście tutaj, czy coś. No i to można jakoś pewnie będzie wykorzystać. Oczywiście jeszcze nie wiem jak, ale jakoś na pewno. Super, kod mi wszedł na parapet i dobija mi się za oknem, także uwaga, uwaga. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, co tam jeszcze chcecie. No i na razie, czołem. Cześć!